Hej, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na kanale Alto. W tym odcinku zaprezentuję wam świetną grę Pictionary Air, którą ja nazywam takimi kalamburami XXI wieku. Wszystko dlatego, że nie potrzebujemy już żadnych kartek, a nasze hasła rysujemy przed sobą w powietrzu. Dobrze słyszycie, wszystko dzięki temu magicznemu pisakowi, urządzeniu mobilnemu i dedykowanej aplikacji. Zrobimy sobie unboxing, sprawdzimy co jest w pudełku, zobaczymy jak trzeba przygotować się do rozgrywki, jakie aplikacje zainstalować, no a na końcu pokażemy wam Pictionary Air w akcji. Także zapraszam do oglądania. Sprawdzimy sobie teraz, co znajduje się w pudełeczku. Takie oto piękne, malutkie pudełko. Instrukcja pisaka. Instrukcja obsługi. Plastikowy element na pisaka. I taka oto tekturowa podstawka na karty z hasłami. Tych haseł mamy aż 1000, także na pewno szybko się nie wyczerpią. Idziemy dalej. Tutaj nasz magiczny pisak, który pozwoli nam pisać w powietrzu. Jak widzicie, mamy również do niego dołączoną baterię. Bardzo miło. Dzięki temu od razu możemy ją zamontować i brać je do grania. Więc jeszcze raz zobaczmy, co znaleźliśmy w pudełku. Na początek hasła dla dwóch drużyn, niebieskich oraz żółtych. Mamy tutaj około 1000 haseł, więc na pewno szybko się nie skończą. Do nich dostajemy takie oto tekturowe etui, więc możemy je również fajnie postawić podczas gry. Proszę bardzo. Nasz magiczny pisak Pictionary, dzięki któremu możemy mazać w powietrzu. I co fajne, producent dorzuca również od razu baterię, więc zaraz po wyciągnięciu z pudełka możemy ją zamontować i cieszyć się dobrą zabawą. Do tego znajdujemy jeszcze takie oto pudełeczko. Pudełeczko główne. Oraz instrukcje obsługi. No to co? Nie czekając, zobaczmy jak trzeba przygotować się do gry i jakie aplikacje zainstalować. Wchodzimy w sklep Google Play, wyszukujemy aplikację Pictionary Air, po czym instalujemy ją. Zajmuje około 120 MB. Po tym jak się zainstalujemy, otwieramy i możemy szaleć. No i mamy już aplikację, weszliśmy w nią i tak ona się mniej więcej prezentuje. Dostaliśmy bardzo fajny filmik instruktażowy, który pokazywał nam, jak przygotować się do gry, jakie są podstawowe zasady. I zawsze, jeżeli będziecie mieli z tym problem, możecie do tego wrócić i sobie przypomnieć. Wszystko klikając tutaj ten niebieski znak zapytania. Proszę bardzo, tutaj jest mniej więcej wytłumaczenie wszystkich ikonek, które znajdują się na ekranie. Macie również zakładkę jak grać i proszę po kliknięciu macie tutaj wszystkie informacje od rozpoczęcia, jak rysować, rozwiązywanie problemów. No i również możecie sparować dwa urządzenia jednocześnie, jeżeli będziecie posiadać dwa zestawy Pictionary Air. No jak wrócimy do ekranu głównego, no to widzicie, że mamy jeszcze dwie ikonki. Po prawej stronie jest tutaj klaps filmowy, który reprezentuje galerię. Tutaj zostaną zapisane wszystkie nasze filmiki, które nagramy. No i potem, jeżeli tylko będziecie mieli takie życzenie, możecie je udostępnić waszym znajomym albo w social media. No i jeszcze mamy jedną ikonkę ze śrubeczką, która klasycznie symbolizuje ustawienia. Po kliknięciu możemy tutaj włączyć bądź wyłączyć dźwięk, włączyć opcję nagrywania waszych filmików, ustawienia języka. Po wejściu w grę mamy tutaj podstawowe zasady, więc mamy drużynę pierwszą, która jest reprezentowana kolorem niebieskim. Możemy oczywiście zmienić kolory wedle uznania. Tak samo z drużyną drugą. I mamy podstawowe ustawienia gry. To jest bardzo ważna, fajna funkcja, ponieważ możemy sobie ustawić na przykład czas każdej z rund. Ten zegar reprezentuje, że w tym momencie zawodnik będzie miał około 60 sekund na narysowanie obrazka. Jeżeli gramy z młodszymi dzieciakami, oczywiście dużo fajniej jest ustawić troszkę więcej czasu. No wiadomo, stres nie służy dobrej zabawie, więc na początku, kiedy będziemy się rozgrywać, to będzie dużo lepsze rozwiązanie. Później mamy ilość rund. Możemy sobie ustawić, jak widzicie, 10 rund maksymalnie, bądź 3 minimalnie. Kochani, tak prezentuje się ekran po uruchomieniu rozgrywki, ale my chcielibyśmy się w tym momencie skupić na tym przycisku pomarańczowym, który jest bardzo istotny, ponieważ dzięki niemu możemy przechwycić obraz z naszego telefonu na telewizor dzięki Apple TV bądź urządzeniu Chromecast. My będziemy to przechwytywać za pomocą Mi Boxa, który taką funkcję zapewnia. Zabawa będzie na pewno dużo, dużo bardziej ciekawsza. Proszę pomachać! Jak w familiadzie, pięknie. Jak widzimy, na stole chipsy są, jest zabawa, ale do tego mamy również karty. Dobra, drużyna pierwsza, proszę pomachać. I drużyna druga. Zrobiliśmy też odpowiedni setup. To, co widać tutaj na tablecie Benjamina, gdzie mamy odpaloną naszą aplikację, o której mówiliśmy wam przed chwilą. Przechwyciliśmy Chromecastem, tam widać to malutkie urządzenie Mi Boxa. No dobra, no to mamy w tym momencie ustawienia gry. Drużyna pierwsza, czyli wy jesteście niebiescy, drużyna druga jest różowa. Zegar ustawiamy na 120 sekund? Tak. Niech jest, zaczynamy, to nasza pierwsza rozrywka, więc zobaczymy jak nam pójdzie. No i do tego mamy aż 10 rund, 10 kart wyciąga każda z drużyn. O, witamy serdecznie.
No a zawodnik numer jeden gotowy do rysowania. Czy karta jest już wyciągnięta? No to proszę bardzo. I proszę nie pokazywać żadnych haseł. Jak widzicie, mamy aż 5 różnych haseł. Trzeba je w 120 sekund narysować wszystkie. Jak tylko osoba z drużyny niebieskich zgadnie hasło, przechodzimy dalej. No i mamy jeszcze to czerwone hasło, które jest... Nie wiem, co to jest. W dowolnej kolejności możemy je rysować. Okej, no to co? Tak. Jakie dzieła sztuki powstają. O, shit. Jeszcze raz. Wielki nos. Kolczyki na macie. Tak. Piękny wyszczał. Super! No brawo, pierwsza runda za nami. Drużyna niebieskich zdobyła aż 3 punkty z 6 możliwych. Pięknie. Krzyż. Wybierasz jedną kartę. Człowieka i takie kredy. Mamy kolejne 5 haseł. Pamiętaj, Mikołajku, że tutaj masz dowolną kolejność, więc możesz rysować od najłatwiejszych według ciebie do najtrudniejszych. No i ostatnie czerwone hasło jest liczone podwójnie. Przybliżmy jeszcze raz. Moment? A to jest... Toaleta? Klozet? Spódźka? Babcia! Oj, powiem wam, chociaż trochę... Kor, kaczka, osioł, niedźwiedź? Pięknie! 5, 4, 3, 2... 1, 0! Aj, no po... Trudne hasła? Myślisz, że w 4 następnych rundach sobie poradzisz lepiej? No. No to jedziemy! No i jest już tutaj przygotowana drużyna niebieskich. I mamy zawodnika Beniamina. Okej, nie pokazuj haseł tutaj. No Beniamin, jak będzie? Łatwe, trudne? Łatwe. Łatwe? Jesteś gotowy na swoje 120 sekund? Jestem. No ale proste. Telewizor. Troszkę nam się mieszają tutaj drużyny, ale w sumie... Modelka? Model? Sukienka. Dobrze. Grzybek? Mikrofon. Dobrze. Grzybek. Druga osoba. Para. Przyjaciele. Druga ręka. Uścisk. Uścisk dłoni. Tak. Brawo. Fajnie, trudno? Niektóre trudno, niektóre łatwo. Ale co tam było to, co takie miało? Linijka. Linijkę, o ja. No, a musisz wszystkie odgadnąć, żeby mieć tyle, ile my. Ale inaczej, taki cylinder. Ale babcie nie podpowiadaj. Piesek, smycz! Obroża. I kolej to jeszcze, a my nie wiem, jak to idzie. Kolejka górska. Świetnie! Taki średnio bym powiedział. Gotowy? I co to? Jabłko? Kiwka? Owoc? Bombka. Okej, okay, dalej. Korona? Super, dalej. E no, Miko, szacun. Wysoki człowiek, wysoki. Dobra, dalej. Człowiek, postać, osoba. Śpiąca, zmęczona, przestraszona. Boli ją noga, nogi, kolana. Ubranie. Zaświeciła się? Zbudziła się? Brudna. Brudas. Okej. Okay. No, mam ci powiedzieć? Rybka? Sałata? Sałatka? Tak. Dobrze. Dobas. Wierzę? Wilk. Pijanie do księżyca? Wycie do jedy. Wycie. Wilkołak. Dobrze. Kurka,
No, macie. Dom! No, gdzie? Chatka. Lesie. No to co było na ziemi. Dobrze. Żyły. Świetnie! Wszystkie punkty! No, powiem ci, że... Ale ślicznie! Wózek. Wózek. Jaki? Wózek spacerowy. A możecie dać Beniowi zgadywać? Ale mamy wózeczek. Banan. Skórka. Węgina. Szynka. Szynka. Ej, ty! No mam to nagrane, jak oszukujesz. Co za diabły. Kiełbasa? No, nie zaliczamy wam. Czapka? Kaptur? Tak. Ogródek. I teraz. Co to są? Góry. Lawina. Brawo! Nie wierzę. W ostatnich sekundach. No Benio, rzutem na taśmę. No okej, drużyna niebieskich zwyciężyła. Jak się grało? Super. Trudno się rysuje, ale jak już jest rysunek, możemy jeszcze pokazać. Wtedy jest dużo prościej i szybciej można odkarmić. No to co? Jest ok? Yes. Siema! No jak widzicie, zabawa była przednia i uśmialiśmy się solidnie, także wszystkim wam polecamy Pictionary Air, jeżeli tylko szukacie jakichś różnych alternatyw na miłe spędzenie wieczoru z waszymi najbliższymi, no to mam nadzieję, że jedno wam teraz podpowiedzieliśmy, tym bardziej, że na dzień, kiedy nagrywamy ten materiał, za taki zestaw przyjdzie wam zapłacić jedyne 85 zł, także serdecznie zapraszamy was jeszcze raz do zasubskrybowania naszego kanału Alto, a my widzimy się już za niedługo w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, pa!